Cześć kochani, witajcie w moim dzisiejszym życiowym odcinku. Dzisiaj znowu będzie coś z myszki, Miki, takiej małej, ale tym razem coś dla mnie, bo ostatnio tak mi się podobają sukienki takie, jak one się nazywają, w sumie nie pamiętam, ale wyglądają tak, że tu są, idą takie dopasowane, kończą się w pewnym momencie, czyli gdzieś tak mniej więcej na biodrach, może troszkę niżej i potem jest taka falbanka, ja na to mówię falbanka, ale to w sumie jest no falbanka, czyli takie no wiecie, fajne, także dzisiaj taką uszyjemy. Żeby zrobić taką sukienkę, ja postanowiłam skorzystać z mojej koszulki, która jest taka troszeczkę luźniejsza i dłuższa, więc będzie idealną podstawą, jeśli chodzi o górę sukienki. Ja ją sobie po prostu rozłożyłam na płasko. Tutaj mam dzianinę złożoną na pół, czyli od razu sobie wytnę przód i tył, jedynie tylko z przodem będę musiała podkrój szyi zrobić głębszy. I ja po prostu odrysuję sobie teraz formę bluzki, tak właśnie na płasko rozłożonej i to będzie dół mojej bluzki, to będzie dół sukienki, do której będzie doszyta za chwilę właśnie ta falbanka, a falbankę zrobimy w formie takiej mini spódniczki z koła i ona będzie fajnie wtedy taka rozkloszowana, będzie się fajnie marszczyła i układała, ale to jakby do falbanki przejdziemy za chwilę, czyli teraz podsumowując, ja sobie odrysowuję, jeżeli macie w domu właśnie jakiś taki t-shirt, który jest na Was troszeczkę luźniejszy albo dopasowany, bo ta sukienka może być właśnie tu w tej górnej części dopasowana, nawet taka obcisła, opięta i dopiero na dole ta falbanka. Ja jednak bym chciała, żeby ona była taka troszeczkę luźniejsza. Jako, że ten t-shirt jest na mnie taki trochę mocniej luźniejszy, więc już nie będę dodawała tutaj na szwy dodatkowego zapasu, tylko odrysuję bluzkę tak jak jest i po prostu ją zszyjemy później. No to co? To rysujemy. Kochani, chciałam zacząć od tego, że teraz kiedy mamy już wycięte, ale Grzesiek mi nie pozwala, bo nadużywam tego zwrotu, więc też się nie powinno zaczynać, czyli wycięliście już przód i tył, może tak być? Tak, możecie zrobić podkrój szyi w przodzie troszeczkę głębszy. O tak, muszę obciąć myszką łóżka. Później jeszcze sprawdzę, jak zmierzę, czy jest ok. Na razie przód i tył odkładamy na bok. I teraz tak, ja korzystając ze swojej formy rękawa, wytnę sobie, mam tutaj dalej dzianinę na pół, więc wytnę sobie od razu dwa rękawy i też je na chwilę odłożę i przejdziemy do spódniczki. Czyli przypinam sobie szpileczkami i po prostu wycinam dwa rękawki. Zanim wytniemy spódniczkę, czyli naszą falbankę w sukience, pokażę Wam jeszcze raz, jak ja składam dzianinę do tego, żeby wyciąć taką spódniczkę bezszwowo, bo prosiłyście mnie o to, żeby jeszcze raz dokładnie to pokazać. I tak, mamy dzianinę złożoną na pół po szerokości, czyli zazwyczaj materiał ma swoją jakąś standardową szerokość, na przykład 1,40 m. Składacie na pół, tutaj macie nitkę prostą, tak? Czyli tu jak mamy, zresztą na wzorze łatwiej jest to zobaczyć, wzór układa się w jedną stronę, składamy, o tu widzicie, składamy po szerokości dzianinę, mamy złożoną na pół i teraz jeszcze raz na pół, ale już po długości, czyli w przeciwnym kierunku niż to, co przed chwilą było. I tu sobie wyrównuję i w tym rogu będę miała zrobioną moją spódniczkę, czyli tu zaraz sobie odrysujemy promień, wyliczymy
I tu wytnę tą moją falbankę i dzięki temu, że mam złożone, widzicie, tu są dwie warstwy i tu, nie mam szwów, nie będę musiała tej spódniczki szywać, więc tak naprawdę będzie gotowa do wszycia do sukienki, do góry sukienki i kwestia tylko dołu. Ja sobie ostatnio takie sprawiłam nożyczki, które są właśnie wykańczają dół, taki zygzak. Często są wykorzystywane na przykład w płaszczach takich bez podszewek z cienkiej wełny i jak widzicie wtedy dół czy właśnie tu kołnierze są tak wykończone i ja myślę, że dzisiaj może spróbuję sobie właśnie wykończyć tak dół tej spódniczki, żeby ona była taka surowa, ale to zobaczymy na fragmencie, najwyżej podszyjemy po prostu standardowo. Wiecie już jak składać dzianinę, żeby wyciąć spódniczkę bezszwowo. Teraz musicie podzielić swój obwód w miejsce, w którym ta spódniczka będzie się zaczynała. U mnie jest troszkę ponad, tak 2 cm poniżej bioder. Wychodzi 98 cm i dzielę to przez 6, czyli 1/6 tego obwodu potrzebuję. I tutaj sobie zaznaczam teraz właśnie ten promień, czyli te 15 cm, tu i tu. I tu. Tu łączę sobie te wszystkie punkty i moja spódniczka będzie miała wysokość 25 cm. Tu. I tak samo od tego momentu zaznaczam 25 cm. Później połączę wszystkie te punkciki i mogę wycinać spódniczkę. Dobra, czyli jest już gotowa i ja teraz ją wytnę i będziemy przechodzić do zszywania naszych wszystkich części i za chwilę sukieneczka będzie gotowa. Przechodzimy teraz do łączenia przodu z tyłem. Kładziemy tył prawą stroną do góry, na to nakładamy przód. Zszywamy szwy na linii ramienia i na razie to tyle, a za chwilę pokażę Wam, jak w sprytny sposób wszyć rękawy. Macie już zszyty przód z tyłem na linii ramienia, rozkładamy nasze dwie części prawą stroną do dołu, czyli właściwie lewą do góry i tutaj, gdzie powinien być rękaw, robimy coś takiego, nakładamy rękaw na nasz otwór, tak żeby go połączyć tymi dwoma punkcikami i jak widzicie tego rękawa jest w tej chwili za dużo, ale to nic, bo przy dzianinie można pozwolić sobie na to, żeby ta główka rękawa była taka dość płaska i ja zaraz sobie tutaj zaznaczę, jak powinna ta główka przebiegać, czyli sobie po prostu tutaj odrysuję, że ta główka będzie tak naprawdę bardzo, bardzo ścięta. I przypinając ten rękaw w taki sposób, o tak, jeden i drugi, spowodujemy, że jednym, tak naprawdę jednym szwem możecie przy okazji wszyć rękaw i zszyć od razu zarówno rękaw, jak i sukienkę. To jest naprawdę bardzo, bardzo proste, ale można to zrobić tylko i wyłącznie jeśli chodzi o dzianiny, bo rękaw taki, który będzie miał płaską główkę przy zwykłych tkaninach, jakichś na przykład bawełnianych, to niestety nie przejdzie. A przy dzianinie tak, czyli robimy tak, że sobie tutaj przypinamy ten rękaw. Wyrównujecie sobie, czyli odcinacie to, czego jest za dużo i później składamy naszą sukienkę już z przypiętym rękawem. I zobaczcie, wszywając rękaw, najpierw wszywacie rękaw, a później lecicie na overlocku albo na maszynie wielofunkcyjnej tu i w dół i mamy od razu zszyty rękaw i zszyty bok sukienki. Proste?
sukienki, jak widzicie, jest już uszyta. Teraz przejdę do wykończenia góry, czyli podkroju szyi i rękawów. Rękawy standardowo podwinę sobie dwa razy, przeszyję na maszynie wielofunkcyjnej zwykłym ściegiem dookoła, jeden rękaw i drugi. Natomiast jeśli chodzi o dekolt, to tutaj zrobię pliskę. Mam już przygotowany prostokąt, składam go na pół. I do prawej strony mojej sukienki, tu zostawiając kawałek na zszycie, rozciągając go troszeczkę, czyli nadając tutaj dekolt sukienki, a tu rozciągamy odrobinę naszą pliskę, żeby ona była taka bardziej ściągnięta, żeby fajnie nam tutaj górę trzymała. Przypinam do góry i sobie to przelecę na overlocku, a później jeszcze tą magiczną taką stebnówką, czyli ten szef overlockowy, tak jak Wam już wiele razy pokazywałam, dajemy do dołu i stebnujemy po prawej stronie, żeby ten szef nam się nie wywijał i nas nie denerwował, nie gryzł, nie przeszkadzał. Jak to zrobimy? Zostanie nam już w szycie tylko naszej falbanko spódniczki do dołu i sukienka będzie gotowa. Sukienki jest już gotowa, jak widzicie, właściwie to jest taki większy t-shirt, dłuższy, i jak na przykład ktoś z Was nie chce mieć sukienki, to właśnie w taki sposób mógł sobie uszyć koszulkę. A ja teraz przechodzę do dołu, czyli mamy naszą spódniczkę, falbankę, którą już dołu nie będę wykańczać, bo jest tak ładnie ucięta, więc fajnie to wygląda. I teraz tak, zaznaczam sobie, środek już mam zaznaczony, zaznaczam sobie boki. I teraz musimy zrobić tak, bierzemy naszą górę, bok tej falbanki, przykładamy tu, gdzie jest szef, spinamy i to jest tak jedna, później odwracamy drugi bok. Wracamy do przodu, przód i tył. I teraz naciągając troszeczkę naszą bluzkę, wpinamy falbankę, tak żeby ona była taka naciągnięta, bo będzie się fajniej marszczyła i fajniej trzymała nam ten dół. O, czyli naddajemy troszeczkę ten dolną część dzianiny, czyli górę. Okej. I tak dookoła spinam sobie wszystko z szpilkami i później zszywam to na overlocku. I właściwie gotowe. Ja jeszcze oczywiście standardowo wzmocnię szef zwykłym ściegiem na maszynie wielofunkcyjnej, żeby mi się tu nic nie popruło, a Wy nie musicie tego robić, bo właściwie overlock spokojnie dzianinę zszywa i może to tak zostać. Przy wszywaniu, właściwie zszywaniu już tych dwóch części, musicie pamiętać o tym, żeby dobrze naciągać dzianinę, żeby ona się ładnie tutaj nam zszywała.
szyła, o. No i co? Szyjemy. No i kochani, jak widzicie, sukienka jest już gotowa. Pokażę Wam dół, który się mieści. Jest falbanka, jest mini spódniczka. Góra też jest. O, ja już się nie mogę doczekać, kiedy nagram Wam strój dnia właśnie z tą sukieneczką. Także dzisiaj się z Wami żegnam. Jadę do domu i przygotuję Wam jakiś fajny strój dnia. Mam nadzieję, że taki tutorial Wam się podobał. Sukieneczkę oczywiście możecie użyć też w wersji mini. To pa!